Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, lecimy na chwilę do Ugaru i spróbujemy dostać się w jedno miejsce, ponieważ dowiedziałam się, że tam możemy chyba znaleźć bandytów. Tutaj jest to wejście, prawda? I okazuje się, że w tym tunelu, tu gdzieś jest jakieś boczne wejście gdzieś. Chyba nie za tym krzakiem, ale gdzieś tutaj powinno być. No tu jest, kurde, ciemnota ze mnie. No nie powiem. Dziękuję bardzo za komentarz, który mi to podpowiedział, bo myślę, że byśmy bardzo długo szukali i bym tego miejsca nie znalazła. Łocie, panie. Przecież tutaj jest tak dużo tych ludzi, że to będzie ciężkie. Dobra, na pewno zmienimy sobie zbroję, bo oni i tak są negatywnie do mnie nastawieni. A przynajmniej będziemy mieli ochronę przed strzałami. Dzień dobry. Tu wszyscy, widzę, strzelają. To niedobrze akurat. To jest dramat. Tu jest impreza, widzę, jedna wielka. Trzeba będzie się za chwilę wycofać, wydaje mi się. No i już się trzeba wycofać, bo przecież sniping jest ogromny. Dobra, lecimy z pełnią życia, bo to chyba będzie najprostsze tutaj. A to jest elitarny pustynny rabuś, dobra. Okej. Okay. Czy ja dostałam przez ścianę? Mam nadzieję, że nie, bo to by było bardzo nie fair. A to bardocha mnie tak leje. Dobra, bo ja się tak zastanawiałam, od kogo ja takie obrażenia dostaję. Ale fajnie, bo mamy go przynajmniej. Będziemy mogli dzięki temu kontynuować zadanie z tą mąką. I znowu kolejny poziom mamy. Zróbmy sejwika, bo tak dla pewności. Okej, widzę, że oni tam mają imprezę życia chyba. Więc możemy tutaj wpaść dalej teraz. No widać tu jakąś normalną imprezę. Te dywany, kurde, się świecą jak psu jajca. Matko bosko. Dobra, trochę obrywam, ale troszeczkę. Dobra, jakoś nam to idzie nawet. Dobra, czasami się warto dosłownie cofnąć. Łowcy głów w Ugarze. Usunąłem problem z pustynnymi rabusiami przy przejściu między Amarną a Ugarem. Dobra, to wracamy na chwilę zaraz na górę. Tutaj jakiś kuferek, szamszir podniosłam, ale to chyba z gościa. Tak jest, oni mają te szamszyry. Wino z Warantu. Git gut, ale my idziemy po ciałko bardochy. Pewnie jakiś dowodzik by się tutaj przydał, że go wybiliśmy. Miał El Bastardo. Dobra, wiecie co, otworzymy sobie tak, żebym sobie, wiecie... Łuk jesionowy, strzała, piwo, woda, srebrny pierścień, ale ten El Bastardo. Ej, zajebista broń. Ej, kurde, no nie powiem, bardzo fajna broń pod siłę. Legendarny pirat, a to jest mój piracki, dobra, no tak. Ale tutaj też naprawdę fajnie to wygląda. Ta jest jeszcze zatruta. Jest dłuższa. Szczerze mówiąc, chyba sobie zmienimy chwilowo na El Bastardo. Zobaczymy, jak on się tutaj będzie sprawował, ale zapowiada się bardzo ciekawie. Dobra, bo tak zaczęliśmy bardzo ten odcinek intensywnie, od razu walką, od razu wbiciem nowego poziomu. No nie powiem. Ciekawie wyszło nam to. Tutaj coś mamy, a to jest stół pisarski, dobra.
Skrzynia z minerałami, paczki z bronią. Tu jest kołowrót, możemy otworzyć przejście chyba do katakumb. Chyba tak, no. Ale dobrze, to na razie eliksir zręczności, pięknie, zaraz go wypijemy. I tylko jeszcze otworzymy. Lewo, nie, prawo, nie, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo. Prawo, lewo, prawo, raz, dwa, trzy, prawo, prawo, dobra. Sakiewki ze złotem, nie wiem po co mi złoto, mam już tyle pieniędzy, że to jest żart. Ale dobra, czyli tak, łowcy głów, mamy to załatwione, towary z Isztar. Tak, mąka dla Ugaru. Tak, no to chyba możemy w sumie do Ugaru, znaczy się do Amarny wrócić, pogadać z Hassanem. Chociaż wiecie, nie, no dobra, możemy wrócić do Amarny. Okej, wywala mnie przed twierdzą, to też przyjemne. Załatwię cię. O kurde, nie przebrałam się. Niedobrze, zapomniałam się przebrać. Błagam, nie róbcie mi krzywdy, bliska. Dobra, eliksir zręczności wypijemy. I wracam do mojej szaty asasyna, mojej zbroi, bo przecież... O matko. Dobra, mam nadzieję, że już mnie nie będą bić. Halo, bijecie mnie? Chyba nie, bo jestem asasynem nagle już teraz. Okej, to chodźmy. Hassan powinien być pewnie na górze. W ogóle to miejsce mamy całe do obadania. A, jego teraz tutaj nie ma. No dobra, no to przynajmniej zobaczymy, jak tutaj się... Wiecie, tutaj to wszystko wygląda, bo... W sumie nie byliśmy tutaj. Bardzo jakby tak tylko poglądowo się rozglądaliśmy w tym miejscu. Więc teraz możemy się trochę też lepiej po tej Amarnie rozejrzeć. Tutaj coś jest na przykład. Złoty pierścionek, okej. Okay. Tak, no katakumby też trzeba będzie zbadać akurat. Nie wiem, czy tą piłę mogę zabrać. Tak raczej ostrożnie bym do tego podeszła. Łyżka. Może pogadajmy z ludźmi, co? Nie musisz mi tego mówić. Witam. Czy to więzienie? Tak, to więzienie w Lochu. Ale nie masz tu czego szukać, rozumiesz? Więc wałesaj się gdzie indziej. Na co czekasz? Mogę ci opowiedzieć. Spadaj. O takich rzeczach. No dobra. Już sobie idę. Nie chcę już o tym. Okej. No dobra. Stój. Już sobie idę. Kurde, no ja chcę po prostu teraz przejść obok. Niewolnicy, Hulam, Stan, Sadik. A przepraszam, gdzie jest Hassan teraz? Tam znowu coś się podziało. No niestety już zapomniałam, jak typ wygląda. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Słabo. No dobra. No to co? Musimy się rozejrzeć, pogadać z ludźmi, pookradać ich. No nie wiem, zobaczymy. I tak musimy to miasto tak naprawdę poznać dopiero. Verdocha nie żyje. To wspaniale. W takim razie, nasze karawany mogą ponownie wyjechać do Ugaru. Idź do Sancheza i przekaż mu, że może sprzedać ci mąkę. No i dobra, cudnie. Mogę porozmawiać z tym, no chyba nie, elitarny. O, jest pulpit. Zobaczmy go. Łowy i zwierzyna, pustynne krwiopijce. Dobra, jakiś tam mały expig jest, ale spoko. Obrona ziem południowych. Czy to jest do broni jednoręcznej książka? Tak to w sumie... się tutaj prezentuje. Dobra, to myślę, że zanim wrócimy do Ugaru, to jeszcze spróbujemy pogadać z innymi ludźmi, którzy tutaj są. Może mi ktoś jeszcze da zadanie? Witam. Witam. Jesteś kowalem. Tak, to prawda. Jestem Bajar. Zakładam, że już słyszałeś o mnie. Prawdę mówiąc, to nie bardzo. Chodzi o to, że w Arancie jestem od niedawna. Tak.
No cóż, wtedy twoja niewiedza może być częściowo wybaczona, ojcze ignorancji. Jestem najlepszym kowalem w Arandzie. Nie ma nigdzie klyn ostrzejszych od moich. Jeśli masz przy sobie dosyć złota, to możesz kupić ode mnie broń, której wszyscy będą ci zazdrościć. Mogę coś dla ciebie zrobić. Chciałbyś zapewne trochę zarobić. Zgadza się. Dobrze. Mam coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Już kilka tygodni czekam na obiecaną dostawę rudy z Ugaru. Ale do tej pory nie dotarła do mnie. A przecież opłaciłem wszystko zawczasu. Idź do Gasparino, strażnika kopalni w Ugarze, i dostarcz mi wreszcie tę cholerną rudę. Jeśli poradzisz sobie z tym zadaniem, dostaniesz 100 sztuk złota. Mogę u ciebie kupić akcesoria kowalskie. Oczywiście. Co potrzebujesz? Klucz do domu Bajara. Dobra, daj mi to. Ma zatrute strzały, bełtów bardzo dużo. Możesz mi pokazać, jak ostrzyć broń. Jaką broń? Jeśli zwykłą, to nie. Nie będę na to tracił swojego czasu. Wielka szkoda. Ale mogę ci pokazać, jak ostrzyć broń z magicznej rudy. To interesujące. Ale do tego musisz mieć podstawową wiedzę o ostrzeniu zwykłej broni. Prócz tego, musisz posiadać wystarczającą ilość złota. W przeciwnym razie, nie mamy o czym mówić. Ile chcesz? 2000 sztuk złota. To cholernie drogo. A czego się spodziewałeś? Z taką wiedzą, w każdej bitwie będziesz miał najostrzejszą broń. Wojownik, uzbrojony w naostrzoną klingę z magicznej rudy, praktycznie jest niepokonany. Stąd i cena. Ej, kurde, ja tego nie umiem? Mistrz w ostrzeniu broni, nie umiemy tego? No to się uczymy. Naucz mnie ostrzyć broń z magicznej rudy. Ze wszystkich istniejących, broń z magicznej rudy jest najlepsza, a więc wymaga specjalnego traktowania. Wskazane jest, by wyszlifować ją na kamieniu szli efierskim, aby stała się jeszcze ostrzejsza. Emigrek, kowale, nazywamy to mistrzowskim szlifem. Trzymaj klingę tak, żeby delikatnie dotykała kamienia szli efierskiego. Inaczej szybko ją uszkodzisz. W sumie, to wszystko wymaga znacznej praktyki. Całe stosy broni zostały zniszczone przez idiotów, nie znających techniki szlifowania. Ale jeśli tę technikę dobrze opanujesz, to staniesz się posiadaczem naprawdę zabójczej broni. Jakiego rodzaju bronię tworzysz? Każdego rodzaju. Wykuwam broń z magicznej rudy, ale również zwyczajne broni. Ale niestety nie zostało mi zbyt dużo magicznej rudy. W przeciwnym razie byłbym w stanie wykuć potężny miecz. No dobra, no to chyba mamy już z typem pogadane. Tutaj mamy coś, sklep jakby łuczniczy, tylko że tutaj nikogo na razie nie ma w środku. Okej, łatwo będzie ukraść butelkę mleka, no nie wiem po co mi. Witam. Jesteś jednym z niewolników. Jak widać, nieznajomy. Nazywam się Stan. Z daleka przybywasz. Tak, z bardzo daleka. Po raz pierwszy jestem w Arandzie. No cóż, sądzę, że na tym dużo nie straciłeś. A teraz zostaw mnie w spokoju, inaczej będę miał spore nieprzyjemności. Moi panowie, Hulam i Sadyk, nie mają poczucia humoru. Więc bywaj. Czym mogę ci pomóc? Nie tylko mi potrzebna pomoc. Trzeba tu pomóc wszystkim niewolnikom. O czym ty mówisz? A jak sądzisz? Przepędź asasynów za marny. To jedyne, co naprawdę może nam pomóc. Żartujesz. Co tu może zdziałać jeden człowiek? Jeśli zdecydujesz się nam pomóc, to przekonaj koczowników, aby udzielili nam wsparcia. Ich przywódcą jest niejaki Seb. Jego plemię znajduje się nieopodal stąd. A teraz lepiej zakończmy rozmowę. Asasyni już coś podejrzewają. Jezus kochany. Ledwo tu weszłam, a już mam to odbijać. Powaliło kogoś. Okej, z Sadikiem nie mogę rozmawiać. Jeszcze był drugi typo, ale go nie widać. No dobra, fajnie też wiedzieć, że Hassan na przykład schodzi na dół. A możesz mnie teraz czegoś nauczyć? Możesz, chcesz, a z jakiej racji? Dopiero, ale nawet... Okej, no niby prawie mnie nie znasz, tak? Mogę z nim porozmawiać. Nie.
Za mało cię znam, aby ci ufać. Dobrze. Jak mogę zdobyć twoje zaufanie? Jeśli poważnie myślisz o tym, to pogadaj z mieszkańcami Amarny. Dowiedz się od nich, czy nie mają jakichś zadań dla ciebie. Jeśli zdołasz uzyskać zaufanie tutejszych mieszkańców, wtedy, być może, pozwolę ci pogadać z Belacarem. Szukam pracy. Masz może coś dla mnie? Tak, miałbym coś dla ciebie, ale to jest dość niebezpieczne. Co to za sprawa? W górach poniżej Amarny rozlokował się oddział koczowników, który sprawia nam ogromne problemy. Co dalej? Najbardziej dokuczliwy jest Barut, który wraz ze swoimi ludźmi, raz po raz napada na nasz młyn koło twierdzy. Dałem Sanchezowi 3 ludzi do ochrony, ale nie sądzę, że to powstrzyma tego zuchwalka. W końcu wykradnie cały nasz zapas mąki. A do tego nie możemy dopuścić. Jasne. Czyli mam się rozprawić z tym Barudem. Tak. Jeśli go załatwisz, to otrzymasz nagrodę wyznaczoną za jego głowę, 300 sztuk złota. A co z ludźmi Baruda? Nie są aż tak ważni. Jeśli wykończysz Baruda, reszta z pewnością zostawi nas w spokoju. Dobrze. Zobaczę, może uda mi się coś wymyślić. Powodzenia. Niech Beliar ma ciebie w opiece. Jaką mam reputację w Amarnie? No cóż, zobaczmy. Sanchez mówi, że jesteś skutecznym i pewnym człowiekiem. Dostarczyłeś mu ziarno. Wspaniała robota, bo bez ziarna byłoby z nami krucho. Bajar nie chce się jeszcze wypowiadać o tobie. Myślę, że powinieneś jeszcze coś dla niego zrobić. Dałem ci zadanie, abyś unieszkodliwił Baruda. Dopóki tego nie zrobisz, nie będzie ci łatwo zasłużyć na moje zaufanie. Ludzie ci nie ufają. Nie jest... Dobra, dobra, to ja się tak tylko chciałam dopytać. Jeszcze jeden typ mi został do pogadania, którego niestety nigdzie nie widzę, bo jest ten Sadik i był jeszcze jeden gościu. Pytanie, kurde, gdzie? Tu jest Karim, już wzięliśmy od niego questa, tu jest pozamykane, tutaj jest Bajar, tutaj jest asasyn, tutaj jest ten niewolnik, kto to jest? O, jest Hulam. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Hulam, nieznajomy. Może chciałbyś ze mną pohandlować? Jesteś handlarzem. Co mogę u ciebie kupić? Niewolników. Mam teraz 2 mocnych chłopów, nadają się dla każdej ciężkiej pracy. Zainteresowany. Więc jesteś handlarzem niewolników? Tak, to prawda. Więc jak będzie? Chcesz kupić niewolnika, czy nie? Jeśli nie, to nie przeszkadzaj mi. Nie znoszę marnowania czasu. Dobra, czyli tutaj nic nie zrobimy, wzięliśmy zadanie kolejne. Audiencja przyjaciel koczowników. No tak. No to wiecie co, no to chyba do Ugaru wracamy, bo nie widzę za bardzo sensu, żeby coś tutaj robić. Zobaczmy, nie? Moglibyśmy do tego opuszczonego domu się włamać. Tu jest jeszcze Pedro, z którym w sumie nie rozmawiałam. Witaj, szanowny adepcie. Czy możesz poświęcić mi chwilę? Kim jesteś? Nazywam się Pedro i jestem największym biedakiem w tym mieście. Dzisiaj jeszcze nic nie jadłem. Czy znalazłbyś 10 sztuk złota, abym mógł sobie kupić jedzenie? Chciałbyś zostać dozorcą plantacji? Dozorcą. Dlaczego by nie? Chociaż czekaj. Mówisz o plantacji Bahala. Aha. To jak? Znowu zbierać pomidory? No nie wiem. A, dobra. Najważniejsze, że dobrze płacą. Jeśli tak, to się zgadzam. Doskonale. Porozmawiam z Bahalem o wysokości wynagrodzenia. Dobra. Wiesz, gdzie mnie znaleźć? Oto twoje złoto. Dziękuję. Patrząc na ciebie, od razu zrozumiałem, że nie jesteś jednym z tych bezdusznych złoczyńców, którzy są gotowi pozwolić, bym umarł z głodu. Co? Czyżby okoliczni mieszkańcy cię nie wspomagali? Nie. Co więcej, muszę ciągle znosić ich gwiny. Jedyną osobą, która troszczy się o moje życie, jest Tartaron. Tartaron. Tak. Czarny mak, który rządzi tym miastem. Od czasu do czasu daje mi trochę złota, a za to wykonuje dla niego różne zadania. Co to za zadania? Prosi mnie, bym miał oczy i uszy otwarte, abym mógł mu przekazać, co ludzie o nim mówią.
Rozumiem. Szpiegujesz dla niego. Hej, człowieku. Skąd ta krytyka? Nie robiłbym tego, gdybym nie umierał z głodu. Ej, no dobra, jakby spoko. Otwieranie zamków to ja umiem, człowieku. Dobra, to do Bahala szybko. Błagam, żeby on tutaj się... Która jest godzina, że jego znowu tu nie ma? 16:53, no przecież. Jakże miałby tu być? Wiecie co? Bardzo się zastanawiam, czy nie udać się dzisiaj do tych katakumb. W sumie. No bo dlaczego by nie, nie? Dobra, tutaj jest jakiś pulpit. Niestety nie mam informacji, czy już przeze mnie... Nie potrafię tego przeczytać. O, to ciekawe. Jesteś wtajemniczony. No dobrze, fajnie. Ale myślę, że możemy wejść i trochę poszperać tutaj też na dole. Tylko... Fajnie by było się tak nie spierdzielać non stop gdzieś tam, ale dobra. Co to jest? To jest ten szkielet taki zombie? Mumie. Pięknie, pięknie. Bardzo mi się już podoba. No ale dobra, to może najpierw... Kurde, jakie to miejsce jest wielkie. To może najpierw na lewo pójdziemy. Kurde, tutaj da się wszędzie wyżej jeszcze wschodzić i niżej. Dramat. Totalny dramat. Tu jest jakieś zejście. Cholera jasna, znowu idę gdzieś. Cholera wie gdzie. Tu jest jakieś wyjście znowu na zewnątrz. No, jakby... Okej. Pogryzły mnie troszkę szczury. Tutaj... Okej, tu jest łyso i w ogóle, także dobra. Dobra, parę takich czarów pomniejszych, można powiedzieć. Dobra. Chociaż wiecie co, ja bym na razie chyba stąd wyszła jednak. Oj, nie tutaj. Bo wiecie dlaczego? Bo w sumie mamy część zadań w dzienniku, które wypadałoby skończyć. Tak naprawdę, także możemy... Kurde, miałam iść do tego pomąkę, do Sancheza. To kurde, się tepniemy jeszcze raz do tej Amarny. Weźmiemy tą mąkę, bo ja sobie zapomniałam, kurczę. Że przecież mąka tutaj jest teraz najważniejsza. Ja sobie mogę wracać, ale co z mąką? Dobra, pytanie teraz tak. No Sanchez pewnie jest w domu. Wiecie co, ja bym sobie zgarnęła jednak te rzeczy z tego stołu, bo bardzo mam ochotę je sobie pozabierać, więc je wezmę. Bajecznie. I siup. I możemy teraz iść do Sancheza. Tu jest Rocco Sanchez. Hassan powiedział, że możesz mi sprzedać mąkę. Dobrze. Sprzedam ci mąkę. Prócz tego, mam jeszcze kilka innych rzeczy. Pokaż mi swoje towary. Dobra, co ty masz? Masz klucze do... Okej. Worki, mąki, ziarna, wszystkiego, ostryga. To nie, dziękuję chyba. Tylko musimy sprawdzić, ile worków mąki potrzebuję, bo część w ekwipunku mam. Tylko pytanie, jak dużą? Zobaczmy, gdzie ta mąka może być? Ja jej trochę mam. Bo pamiętam, że troszeczkę jej mamy. 23, czyli tylko 7 worków muszę dokupić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 30 worków mąki. I tutaj na górę możemy jeszcze wejść. Nie było mnie tam jeszcze. Skrzynia z prowiantem.
Ten Roko się chyba na mnie patrzy. No ale mało mnie to interesuje. Spierdzielamy stąd teleportem od razu do miasta Ugar. Tu jest Mansur, świetnie. Ja bym chciała do Bahala iść. Tylko, że Bahal sobie już poszedł do domu i teraz go nie spotkamy już na targowisku. Hej, ty. Co do Berdochy? Tak, co z nim? On nie żyje, a jego banda już więcej nie będzie ciebie niepokoić. Na Beliara. To wspaniała wiadomość. Oto twoje 300 sztuk złota. Co do mąki? Zdobyłeś ją? Tak. Oto 30 worków mąki. Bardzo dobrze. Trzymaj tu 100 sztuk złota w charakterze nagrody. Dobra, pokazuje mi katakumby od spodu. Nie chciałam chyba tego widzieć. I wiecie co? Pójdziemy do tej opuszczonej chałupy. Jeszcze zobaczymy inne zadania. Nadzorca, no to jakby tamten, wiecie, wyjdzie ze swojej kryjóweczki. Tajemnicza jaskinia to nie, ale możemy jeszcze zrobić zadanie dzicy lokatorzy też. No ale myślę, że zaczniemy od tego opuszczonego... No właśnie, do Gasparinia mieliśmy iść. Ciekawe, czy on jest u siebie. Przysyła mnie Bajar. Chcę wreszcie dostać swoją skrzynię rudy. Wiem o tym. On naprawdę już długo czeka. Ale wszystkie wysłane stąd karawany zostały zaatakowane na pustyni przez rabusiów. Bajar nie jest jedynym, który chce swoją rudę. Inni też czekają. Ale ze względu na fakt, że z powodu rabusiów, rudy nie uda się dostarczyć ani do Amarny, ani do Ashdodu, sprzedałem ją Turanowi. Turanowi. Tak. To kowal z Ishtar, jeśli tego jeszcze nie wiesz. Miał dostać jedną skrzynię. Teraz ma trzy. No to w czym problem? Przygotuj jeszcze jedną skrzynię. Nie będzie to szybko, najwcześniej za parę tygodni. Ile? Dlaczego tak długo? Po pierwsze, nie mam zbyt wielu niewolników do wydobywania rudy. Po drugie, są ludzie, którzy na swoją skrzynię rudy czekają znacznie dłużej od Bajara. Więc jeśli chcesz teraz zabrać rudę, pogadaj z Turanem. Sprzedałeś już rudę i wziąłeś za to zapłatę, a teraz ja mam się za nią uganiać. Bądź tak dobry i pogadaj z Turanem. Niestety, nie mogę opuścić obozu. Prócz tego, Turan niezbyt lubi ze mną gadać, dlatego proszę, żebyś to zrobił za mnie. W porządku. Nie musisz dalej mówić. Ale za skrzynię zapłacisz mu ty, jasne. Oczywiście. Nie ma sprawy. Dobra, jestem ciekawa, co w sprawie niewolników możemy ustalić. Czy możemy mu coś powiedzieć? W sprawie niewolników? Tak, co z nimi? Jednego z niewolników znalazłem w pobliżu martwego. Dopadł go brzytwiak. Możesz mi opisać tego niewolnika? Chudy taki, z blizną na plecach. A więc to był Morris. Cholera. Mam nadzieję, że choć pozostali są żywi. Inaczej będę musiał szukać innych niewolników. Ej, czy nie obiecałeś nagrodę za każdego znalezionego niewolnika? O, bardzo by ci to pasowało, prawda? Ale nie płacę za martwych niewolników. Zapomnij o tym. Dobra, czy coś się stało, jak mu to powiedziałam? Chyba nie. Nie no, to chyba nie ma znaczenia. Dobra. Tutaj mamy dozorcę, ale my idziemy tutaj. Do tego nawiedzonego domu. Okej, ładnie. I tutaj zeskoczymy sobie. Pięknie. No i tutaj musimy wejść. Kurde, tam są jakieś wyładowania energetyczne. Cholera jasna. Masakra. Chrząszczyka zaznaczyło mi. Ej, no halo, proszę tutaj wejść, a jak nie, to będziemy się inną drogą wspinać. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, po oknie chyba nie wejdę. Ale tutaj było widać takie wystające elementy właśnie. Dramat. No bez żartów, przecież tutaj możesz wskoczyć na to. Nie, on nie może, on nie wskoczy.
No, dramaturgia totalna. A na płot mogę wskoczyć? Co ja robię w ogóle? No wskoczysz tam, chłopie, no. Tutaj na dach podobno da się wejść normalnie, a ja nie mogę. No proszę cię. Dobra, a jak to wygląda? Bo ja mam teraz taką rozkminę, bo ja tutaj przelazłam przez te beczki. No nie. A gdybyśmy tak... weszli jeszcze raz tutaj. Boże, to przy... masakra. Czy ja jestem w stanie... Nie, no co ty? Po co? Aha, no wylazłam po drugiej stronie. No miło, bardzo, pięknie. Chyba się tam zaraz zczytujemy na górę, bo widzę, że będzie problem. To od razu zróbmy tak. Wyciągnijmy sobie śpiwór. Wiecie, no nawet poradnik mi podawał, że można się tędy wspiąć, ale mój bohater nie chce się wspinać ewidentnie na ten dom. Także no, będziemy po prostu sobie ułatwiali życie. Śpimy do rana samego. Mam nadzieję, że mi HP oddało. No niestety nie całe, więc będziemy musieli dorzucić. Tylko jeszcze raz pójdziemy tutaj do Bahala najpierw. No i super, jest na miejscu, także możemy z nim się dogadać chyba już. Mam dla ciebie nowego dozorcę. Pedro jest gotów podjąć się tego zajęcia. Pedro, mówisz to poważnie. Nie sądzę, żeby się nadawał do tej pracy. Dlaczego nie? Według mnie, poradzi sobie ze zbiorem pomidorów. I wtedy mógłbym zaoszczędzić na dodatkowych pracownikach. Do tego pasuje. Ale nie ochroni plantacji przed atakami. Jest na to za słaby. Nie będzie tak źle. Twój dawny dozorca też nie był zbyt mocny. Masz rację. No dobrze, niech ma tę pracę. Doskonale. A ile mu będziesz płacił? No, powiedzmy, że 50 sztuk złota miesięcznie. To zbyt mało. On chce 100 miesięcznie. Ile? 100. Czy on zwariował? A za pomoc w zbiorze pomidorów, będziesz mu dawał jeszcze po sztuce złota za każdego pomidora. O, jeszcze lepiej. Nigdy w życiu nie dam tyle. Poszukam sobie innego dozorcy. Dobrze, jak sobie chcesz. Ale w najbliższym czasie nie znajdziesz nikogo, kto byłby gotowy pracować za mniej. Do tego czasu twojej plantacji nic nie zostanie. Więc proponuję ci dobre wyjście z sytuacji. Cholera. Wszystko potrafisz zauważyć, prawda? No dobrze. Przekonałeś mnie. Pedro może zabierać się do pracy. Bardzo dobrze. W takim razie dajesz mi obiecane 100 sztuk złota i jeszcze 100 dla Pedro. Co? Z góry. Całkiem mnie zrujnujecie. No dobra, trzymaj. Mam nadzieję, że się obaj udławicie tym złotem. Dobra. To od razu do niego pobiegniemy. Mam nadzieję, że on jest w tym samym miejscu, co był. Jak ja tutaj biegłam, tędy biegłam i tutaj biegłam i on był tutaj po tej stronie. Nie, coś pokiełbasiłam. Zaraz, no bo tutaj żeśmy wbiegali. O, on tutaj jest, śpi sobie, dobra. Możesz uważać, że masz nową pracę. Dobra. To ile będę zarabiał? Będziesz zadowolony. 100 sztuk złota miesięcznie plus 1 sztuka złota za każdego zebranego pomidora. Nie może być. Jak ci się to udało? Ten stary cap nie dałby mi nawet połowy z tego. Musiał zrozumieć, że bez pracowników z jego plantacją będzie koniec. A tak przy okazji, masz tu 100 sztuk złota za pierwszy miesiąc. Świetnie. Cóż, więc biorę się do pracy. I jeszcze raz dziękuję za pomoc. No i dobra, to było szybkie. Ja mam nadzieję, że ja sobie... Dobra, wziąłam sobie śpiworek. Czy my coś jeszcze mamy do zrobienia tutaj? Zbiegli niewolnicy Ruda. Teraz muszę przekonać Turana.
Dobra, łowcy głów, amarnia, audiencja, przyjaciel, wyzwolenie, towary. Dowiedzieć się co, zanim jeszcze pójdziemy tam, to byśmy sobie zajrzeli do tej karczmy. No, zmywaj się! Bo ogólnie rzecz biorąc, tylko gdzie ta karczma teraz znowu była, bo zaćmienie mózgu jest murowane. Zajrzelibyśmy tam, tu jest, dlatego że tam mamy tych gości na samym dole i to też jest questik, tylko że ich chyba teraz tutaj nie ma, jak na złość. Bo jest rano oczywiście. Dobra, no to najpierw idziemy do tego opuszczonego domu. Niech będzie. Zadanie brałam wcześniej z tym opuszczonym domem, więc może być. Może być i tak. I zobaczymy. Jeszcze zaraz sobie damy troszeczkę życia, żeby nie było, że się tam cheatuję i sobie, wiecie, nadganiam. Bo część ludzi ma zawsze o to problemy. Dwusetka, jedna, druga, 140 i setka, niech będzie. Trochę więcej. I się tam przecheatujemy na daszek. F8. Tutaj powinniśmy móc normalnie wejść do tego miejsca. Także dobra. Jesteśmy na górze. Lewo, nie. Prawo, prawo. Przemiana w krwiopijce. No dobra. I tutaj powinna być właśnie dziura w dachu. I dzięki tej dziurze jesteśmy w stanie wejść do środka. Już widać, że tutaj się dzieją cuda. Dzień dobry. Okej. Przeklęty szkielet. W ogóle to myślałam, że jest mumia, którą trzeba zaciukać. Tutaj trzeba coś otworzyć. Także zaraz spróbujemy coś zaradzić. Dobra, nie będę do tego wchodzić, dajcie spokój. Tu gdzieś powinien być coś w stylu przełącznika. Bo tam też da się przejść na dół, tylko nie widzę nic takiego. Słabo bardzo. Tu jest skóra jakaś, no nie mogę jej niestety zebrać. Tam coś jest na górze. A, no bo tutaj da się jeszcze wejść, dobra. Zbiór wiedzy. I tutaj mamy klucz do domu w ugarze. I tutaj jeszcze coś. Tu jest dźwignia. I kuferek. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Ej, no co jest? Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Okej, okay, trochę sztuk złota. To wiecie co, od razu przeczytajmy ten zbiór wiedzy, żebym nie zapomniała sobie o tym. Szczególnie, że on się nie podświetla czasami w ekwipunku. Rozumiem. No i dobra. To teraz już nam się powinno tutaj otworzyć. A czy mogę teraz? Nie, nie mogę. O kurczę, dobra, siema. To wygląda jakby się to dało pociągnąć. No i kurczę, słusznie. Tu są rysunki, które chyba powinny mi coś podpowiedzieć, nie? Zróbmy tak, że ja sobie zrobię tutaj save'a, w razie czego będziemy go wczytywać. Ekstrakt leczniczy. Tu jest kolejne przejście. Najgorsze jest to... Okej, dobra. Jak to czym? No chyba cię pogięło, przecież ja nie mam żadnego klucza. Tego nie możemy poklikać. Ej, słabo. Co jest?
Czy ja coś ominęłam, czego nie powinnam? Nie no, no nie wydaje mi się. Ej, no słabo, bo tam nie ma nic kompletnie dla mnie. Tutaj nie ma, chyba że jest jakaś dźwignia, ale nie wydaje mi się. To było tylko to do pociągnięcia. I to tyle. No a tutaj co mamy? Kompletnie nic nie widzę, żebym mogła coś użyć. Jest krata. Czym? Jak to mordo czym? Chłopie, ty mnie nie denerwuj, bo ja nie mam nic. Okej, dobra, jestem ślepa. Uciekaj stąd, zanim zwabisz nieumarłych. Zaczekaj chwilę. Jesteś alchemikiem. Tym, do którego należy ten dom, tak? Co? Znasz mnie? To znaczy, że nie wszyscy jeszcze o mnie zapomnieli, jak do tej pory sądziłem. Cóż, jeszcze nie wszyscy. Wielu mieszkańców nie wie o tobie, ale stronią od twojego domu. Tak. Cóż, w sumie, to mogłem się tego spodziewać. Dziwne hałasy i nieumarli w moim domu musiały odstraszać ludzi. Jak to możliwe, że udało ci się wejść do mojego domu? Czy nieumarli nie próbowali cię powstrzymać? Próbowali. Ale poradziłem sobie z nimi. Zdumiewające. Ale bądź ostrożny. Tak długo, póki klątwa wisząca nad moim domem nadal trwa, w każdej chwili mogą pojawić się znowu. Nie martw się, potrafię o siebie zadbać. Co się tu stało? Dlaczego twój dom jest pełen nieumarłych i dlaczego stałeś się duchem? Ach, to długa historia. Nie wiem, czy masz tyle czasu, żeby jej wysłuchać. Cóż, lepiej się streszczaj. Dobrze. Od czego powinienem zacząć? O tak, zacznę od mojego eksperymentu. Co to za eksperyment? Chciałem dowiedzieć się czegoś o świecie umarłych i ostatecznie udało mi się. Ale konsekwencje były straszne. Wiedza o świecie umarłych. Czy to nie raczej temat dla magów, a nie dla alchemików? Tak, oczywiście masz rację. Ale owładnęła mną ambicja. Jako alchemikowi wiodło mi się w ugarze raczej gorzej niż lepiej. Mieszkańcy miasta woleli kupować u magów nawet rzeczy związane z alchemią. Postanowiłem więc uszczknąć trochę tej magii. Gdybym tylko wtedy wiedział, jak to się skończy. Przyszło mi zapłacić wysoką cenę za swoją głupotę. Stracić życie, a poza tym, zostać skazany na wieczne wędrówki po swoim domu w postaci ducha. Jakby śmierć to było jeszcze za mało. Nieumarli, których zastałeś w moim domu, pełnią tu funkcję strażników, pilnują, bym nie opuścił miejsca mojego żałosnego istnienia. Jak do tego doszło? Kiedyś udało mi się ukraść Tartaronowi księgę, która dotyczyła świata umarłych. I byłeś w stanie ją przeczytać. Zazwyczaj takie księgi nie są pisane w normalnym języku. Tak właśnie było. Ale pilnie studiowałem pisma nekromantów, więc mogłem zrozumieć większość zawartości księgi. Większość. To znaczy, nie wszystko. To bardzo lekkomyślne zajmować się magią, nie rozumiejąc tego, co się robi. Tak, masz rację. Był to również jeden z powodów, z których sprawy poszły nie tak. Przywołałem potężnego nieumarłego pochowanego w katakumbach Ugaru. Miałem nadzieję dowiedzieć się czegoś o świecie umarłych. Niech zgadnę, zamiast dzielić się z tobą wiedzą, nieumarli zabili cię i zabrali twoją duszę. Tak było. A ja, dureń, teraz muszę płacić za swoją lekkomyślność. Cóż, niestety nie mogę wskrzesić cię z martwych. I nie znam nikogo, kto mógłby. Tak, wiem. To i tak nie uratowałoby mnie przed klątwą. Moja dusza pragnie spocząć w spokoju. Więc co trzeba zrobić? Znaleźć i zabić okrutnego nieumarłego. Wtedy nie będzie mógł dłużej trzymać mojej duszy w tym miejscu. A co to za okrutny nieumarły, którego wezwałeś? Czarny mag o imieniu Kaglistro. Wpadłem na niego z pomocą tej starej księgi. Wiele bym dał, żeby to się nigdy nie wydarzyło. Gdzie mogę znaleźć tego Kaglistro? W starym grobowcu, który znajduje się w katakumbach Ugaru. Tam widziałem go, wstającego z grobu. Jak dostać się do katakumb? Wszystkie wejścia są zamknięte. Katakumby są bardzo rozległe. W każdym razie może być potrzebne kilka kluczy, żeby tam przejść. A masz klucz do pomieszczenia z grobowcem. Rozumie się. Ale dam go tylko temu, kto będzie gotów uwolnić mnie od klątwy. Dobrze. Znajdę Kaglistro i go zabiję. Naprawdę. Dziękuję. Daj mi klucz od krypty. Masz. Powodzenia.
Dobra, czyli to jest kluczyk od tego właśnie tutaj. No nie wiem, czy chcę do tych katakumb włazić chwilowo. No możemy tutaj zejść kawałeczek dosłownie, zobaczyć, co tutaj się dzieje. Wydaje mi się, że... No zobaczymy, bo nie musimy przecież całych katakumb przechodzić od razu, nie? Także możemy sobie po prostu tutaj wejść i zobaczyć, co nam to przyniesie, nie? Tutaj są jakieś rzeczy, woda święcona. Jakaś skóra, której nie... Okej. To była chyba skóra kamiennego kretoszczura? Nie, garbowana skóra dzika, dobra. Eliksir zręczności, fajnie, kolejny bonusik dla nas. Zajebiście jak dla mnie. No to zobaczymy, co skrywają te katakumby. Bardzo dużo nieumarłych w tym warancie jest. Ciekawa jestem, czy mnie, wiecie, wyprowadzi do jakiegoś głównego pomieszczenia, takiego bardziej. Tu jest ciekawie, bo widzę... szczura na przykład w wodzie. Tu jest na przykład jakiś pojedynczy kufer. Ciekawe. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. No dobrze, złotko. Ale ja nie chcę nurkować, kurde, nie chcę. Dobra, tu jakieś kolejne wyjście. Okej, wyszliśmy tutaj, dobra, to na razie stąd spierdzielamy, nie będę tutaj robić. Ta mumia to skąd się tu wzięła? O Jezus, teraz one mi tutaj zasłoniły drogę. Nie, bo te mumie sobie przeszły z tamtej części na tą część, bo one stały tutaj wcześniej. Ale dobra, no dzisiaj nie będziemy tymi katakumbami się zajmować, bo... wiecie, tak w 100%... Zaraz, to nie jest to wejście przecież. Halo. To jest jakiś... Czy jest? Gdzie ja wyjdę? Aha, wyszłam w więzieniu. Siema, Gomez. Jakby nie zastanawiaj się nad tym, co to się tutaj stało. Ja nie wiem, stary. Spróbujemy się dostać do tego miejsca, do tej karczmy, zobaczyć, czy tam już się pojawili ci ludzie, którzy mi są potrzebni. Bo bym chciała skończyć questa, nie? No ale widzę, że ich dalej tutaj nie ma, także... Zróbmy tak, że się prześpimy do wieczora. To będzie ostatnie zadanie, które zrobimy w dzisiejszym odcinku. No w kolejnym podejrzewam, że te katakumby, nie? 4 godziny. To jeszcze nic nie dało? Nie. 16 jest. Także jeszcze raz. Myślę, że o 20 to już powinni być tutaj, nie? Mam taką nadzieję przynajmniej. No, jest dużo więcej ludzi, zrobiła się burza. I mamy ekipę na dole. Dzień dobry. To chyba z Mansurem musimy pogadać na ten temat, nie? Bo on tu jest takim w sumie szefem. Hej, ty. Nie, jednak nie. Też nie. Co jest? Przepraszam bardzo. Przecież mamy zadanko, dzicy lokatorzy. Co ja mam ich tak po prostu, nie wiem, mordę im obić, czy jak? Pożałujesz tego! Chyba tak. Tak chyba po prostu.
A jak nie, no to będziemy mieli problem zaraz. Nie wiem, okradnę ich wszystkich, żeby ten... Katakumby dostałam w Pisa, dlaczego? O, okej. Ponieważ klucze znalazłam, któryś z nich miał klucz. Aha, mój łeb. Zobaczmy. Z takimi jak ty nie chcę mieć nic wspólnego. Chwila. Masz cał... Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie... To chyba nie miało tak być. Halo, Django się zepsuł, okej. Chwila. Nie, to chyba nie w ten sposób. Trochę inaczej. No to ja nie wiem, o co chodzi. Chyba, że jeszcze zajrzymy raz do dziennika. Gdzie to było? No ale że palą przez okrągłą dobę, to już mi się nie zgadza z prostej przyczyny. No przecież nie było ich tutaj na przykład rano, nie? Spróbujmy jeszcze 4 godziny się przespać. No i już ich tutaj znowu nie ma. Chyba ja czegoś nie rozumiem. Okej, temu możemy pokazać znak złodziejski. Tu, dobra, to na razie chyba lejemy na to zadanie, bo... Chwila. Okej. Czy to nie twoi kumple czekają na ciebie na wybrzeżu? Cholera. Skąd to wiesz? Asmund mi o tym powiedział. Wraz z innymi czeka na złoto od człowieka, który dotychczas do nich nie dotarł. I co z tego? Jaki mam z tym związek? Bardzo prosta sprawa. Uważam, że ty jesteś tym człowiekiem, na którego czeka Asmund i reszta korsarzy. Mylisz się, człowieku. Nie znam żadnego Asmunda. Weź przestań, nie udawaj głupiego. Nie sądzę, aby w Arancie było zbyt wielu korsarzy. Jesteś tym, którego posłał Rudobrody. Cholera. Tylko nie mów, że przysyła cię Rudobrody. Nie. Ale mógłbym wszystkim powiedzieć, gdzie jesteś i dlaczego dotychczas nie wróciłeś. Posłuchaj. Nie rób tego. Rudobrody rzuci mnie rybą na pożarcie, jeśli się dowie, dlaczego nie wróciłem. W takim razie, może powiesz mi, co się stało? A potem zdecyduję, czy powiedzieć Rudobrodemu, czy nie. Cholera. Nie mam innego wyboru, prawda? Ty to powiedziałeś. A teraz mów, dlaczego nadal jesteś w Ugarze? Wpakowałem się w jedną bardzo nieprzyjemną sytuację. Dopóki sprzedawałem niewolników i dostawałem złoto, wszystko na ogół szło dobrze. Ale potem pomyślałem, no klas, piwo lub dwa przed powrotem do domu byłoby niezłe, więc poszedłem do tej knajpy. Tylko nie mów, że ty wszystko przepiłeś. No co ty, nie jestem beczką bez dna. Tyle to bym nie dał rady przepić. Za złoto, które zarobiłem, mógłbym kupić tę całą spelunę. W końcu to 2000 sztuk złota. A co jeszcze może pomóc opróżnić kieszenie? Gra w kości. Gra w kości. Tak, to nieźle cię naciągę, Enli. Nawet nie mów. Cholerny Mirko. Owinął mnie sobie wokół palca. Czy próbowałeś odzyskać swoje złoto? W tym sensie, że jesteś korsarzem i w podobnych sytuacjach mógłbyś skorzystać z innych metod, aby odzyskać coś z powrotem. W zasadzie masz rację. Ale niestety, to nie takie proste. Asasyni nie mają skrupułów, zwłaszcza jeśli ich się okradnie. I tak bym nie uniknął gniewu Rudobrodego, bo asasyni od razu powiedzą mu o takim zajściu. Z tego powodu nie wiem, co mógłbym innego zrobić, oprócz przepicia reszty złota. Skoro Rudobrody już postanowił rzucić mnie na pożarcie rybą, to przynajmniej chce się znowu porządnie upić. Co za wspaniałe rozwiązanie. Coś mądrzejszego nie mogłeś wymyślić. Słuchaj, Mądralo, gdybym mógł, nie byłoby mnie tutaj. A teraz zostaw mnie w spokoju. Mam już dość twoich głupich pytań. Zdobędę dla ciebie złoto. Oczywiście, nie za darmo. Kogo trzeba zabić? Nikogo. Po prostu powiedz, gdzie Mendoza ma kryjówkę. Zwariowałeś. To jakbym sam rzucił się na pożarcie rekinom. Mendoza rozerwie mnie na strzępy, jeśli się dowie, że wyjawiłem położenie jego kryjówki.
Wyluzuj, nikomu o tym nie powiem. Więc jak? Cholera. Co mam teraz zrobić? No, masz wybór, albo spacerek po desce, którą Rudobrody na pewno ci przygotował za przegrane złoto, albo, no, możesz być karmią dla rekinów. Chociaż tak powiedziałem, to ostatnie wcale nie musi się zdarzyć. W każdym razie, ja cię nie wydam. Pomyśl, unikniesz nie tylko przechadzki po desce, ale również nie staniesz się karmią dla rekinów. No dobrze. W takim razie robimy tak, ty mi dajesz złoto, a ja ci mówię, gdzie jest kryjówka Mendozy. Nie tak. Na pewno masz mapę lub coś podobnego. No niech będzie. Umowa stoi. Daję ci mapę naszej wyspy, a ty mi 2000 sztuk złota. Zgadzam się, oto twoje złoto. A oto mapa naszej kryjówki. Cholera. Mam nadzieję, że nie popełniłem największego błędu swojego życia. Muszę coś szybko wypić, inaczej zaraz zwymiotuję. Uważaj, nie przepuść wszystkiego znowu. Bardzo śmieszne. Wynoś się stąd. Dobra, no to pięknie. To nam się bardzo przyda, ponieważ dzięki temu w 6 rozdziale będziemy mogli się dostać na wyspę Mendozy. Jest to oczywiście prawidłowa mapa tym razem, z prawidłowymi współrzędnymi. Tak, autentyczną mapę skarbów. Dobra. Moi drodzy, no zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Okazuje się, że to nie chodziło o tego typa, tylko chodziło o dom, który Wirt wynajmuje. Konkretniej o tego Teo, który tam pali w tym jednym miejscu to zioło. To o to miejsce chodziło, także tam się udamy w kolejnym odcinku. Zobaczymy też jakieś inne zadania, którymi możemy się zająć. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Ewentualnie się przejdziemy na przełęcz, bo też mnie bardzo to interesuje. Zobaczymy. Dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film. Lecę nagrać jeszcze jeden, ponieważ teraz przed świętami wchodzę w tryb nagrywania odcinków dwóch codziennie dla Was, żeby były codziennie, dlatego że przez okres świąt mnie nie będzie w domu, więc żeby było co oglądać i żeby na kanale nie była zastuja, no to ja sobie trochę ponagrywam dla Was po około 2 odcineczki dziennie przez 5 dni. Nieważne, dzięki Wam za dzisiaj i do kolejnych odcinków. Cześć!